Tam by się wed... O, Ziggy sobie znalazł. Super, tutaj jest. Ziggy, wait. Good. Good. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj niestety pogoda mało vlogmasowa, bo bardzo pada, bardzo wieje. Jest w ogóle tak szaro i brzydko i w ogóle tak wiało w nocy, że Lia ma zjeżdżanie, jest w ogóle przewrócona na bok. Nasze biedne renifery zemdlały wszystkie i nawet wszystkie kosze, bo dzisiaj recykling zabierali, wszystkie na ulicach kosze leżą po prostu przewrócone. Także nieciekawa pogoda. Jeszcze, Boże, dzisiaj zbierali paczkę do Polski i oni w tym deszczu biedni muszą jeździć teraz te paczki zbierać. Także nieciekawie. Ale mamy kolejny dzień. Dzisiaj w ogóle w tym Harry Potterze miałam w kalendarzu kolejny spray Hufflepuff i to jest pomarańcza i grapefruit i ten już pachnie ślicznie, bo taki jest po prostu owocowy zapach, więc idealnie tak na co dzień taka mgiełka. Także fajnie. Ja dzisiaj mam w planach, po pierwsze będę zmieniać zasłony, bo mi przyszły i w końcu miałam ładne zasłony, bo tamte są już po prostu zniszczone od zębów Ziggy'ego. Także mam nadzieję, że wyrósł już z tego, że już dorósł i wie, że nie jemy zasłon, bo nie. I są trochę ciemniejsze, bo mamy bardzo jasne teraz w salonie, a te są troszkę takie, wybrałam ciemniejsze. Także będę zmieniać. I co? Ja będę jechać chyba do miasta, bo w ogóle Adam mówi, że jest zmęczony. A taki w ogóle jakoś taki wczoraj też najeździł się na te zakupy, pakował sam prezenty i tak dużo się działo. Potem jeszcze pojechał po chiszczyznę i mówi, że dzisiaj by chciał w sumie posiedzieć chyba w domu i odpocząć, zwłaszcza przy tej pogodzie. I ja to absolutnie rozumiem. Także ja myślę się przejechać, wiecie co, bo w ogóle musimy zrobić spożywcze zakupy, więc pod koniec to na pewno podjadę do Tesco i zrobię nam zakupy, bo jedzenie nam się skończyło. I chciałam podjechać, bo teraz już są, zaczynam się, mam nadzieję, wyprzedaże. W tym pokoju nie ma żadnej ozdoby świątecznej. Oprócz tego w tym kwiatku są te wbite te, to w sumie nie, że nie ma w ogóle, jest jedna. Ale tak, nic świątecznego oprócz tych paczek prezentowych, które czekają, to nie ma tutaj akcentów świątecznych, jak to jest możliwe. Dlatego tak prędzej siedzę na dole, bo tutaj w ogóle nie czuć tych świąt. Może jakąś ozdóbkę uda mi się kupić. Wiecie, teraz mam nadzieję, że już są właśnie i też promocje, może coś w TK Maxie, jakąś figurkę w tym roku jeszcze nie kupowałam. Żeby coś tutaj, wiecie, sobie postawić. I chciałam właśnie podjechać do TK Maxa. A wiem, bo zastanawiam się, bo coś tam było, co chciałam. Wiem. Starbucks. Bo jest już eggnog latte. Widziałam u Pauliny na vlogu, że była na kawie i już, no to już jest taki blisko świątek, że musi wjechać chociaż jedno eggnog. Boże, chciałabym strasznie, żeby kiedyś znaleźć w sklepie, ja pamiętam dawno, 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 dawno temu w Tesco, były na półce tych właśnie tych zagranicznych, to pewnie na półce tej amerykańskiej, nie mamy już amerykańskiej, tą wycofali. Podejrzewam, że się nie sprzedawało, tam w ogóle były wtedy rzeczy, pamiętam Harry'ego Pottera, jakieś takie żelki, pamiętam ta czekoladowa żaba była, tylko to było, ta czekoladowa żaba to jest taka malutka, nie ta co kupujecie w studiu, tylko taka malutka i ona kosztowała chyba 6 funtów, kto kupi kawoluntek czekolady za 6 funtów? I pamiętam, że tam kiedyś kupiłam eggnog w takich małych opakowaniach, a teraz no już tak co najwyżej na Amazonie takie... może się kiedyś uda tak w sklepie kupić. Także chciałam się tam, a tam jest właśnie Starbucks. Może kurde do Nexta tak wejdę, albo The Ranch, bo tam też mają ozdóbki. No a potem do Tesco, więc taki dzisiaj trochę na luzaku dzień. Nic jakoś nie planujemy. Może sobie najwyżej coś wieczorem też posprzątam. Może łazienkę dzisiaj wysprzątam, albo jutro zobaczę jak pójdzie. Także... Tak, no nie wyjdziemy nigdzie, bo jest brzydko, pada i nawet na spacer, nawet Ziggy tylko wyszedł na chwilę do ogródka i szybko wrócił i ja się mu nie dziwię. Jutro idziemy do kina, także jestem taka podekscytowana, mimo że idziemy na w sumie bike,
No chociaż nie wiem, to jest bajka, czy to jest taka filmobajka? Nawet nie wiem, chyba bajka. Nie, chyba film. Paddington, na Paddingtona idziemy nowego, bo jest przyjazny dla osób z autyzmem. Także możemy iść do kina. Bardzo się cieszę. A Liam kocha Paddingtona w ogóle. Stoi tu koło mnie ten kolego, ten koleś. Także jutro sobie na pewno gdzieś wyjdziemy, nawet jak będzie brzydko. A dzisiaj polecę i zobaczymy, co tam jeszcze w sklepach. A i w ogóle jedliśmy śniadanie. Wspominając o Harry Potterze, jak ja nie wspomnę o Harry Potterze we vlogu, to ja nie wiem, jak wy mnie znosicie. Jak ludzie, którzy nie są zainteresowani Harry Potterem, znoszą te moje komentarze. Dziękuję wam. Naprawdę wam dziękuję, że nikt nie mówi: Boże, już zamknij się z tym Harry Potterem, kobito, już daj se się. No, tak, ja wam naprawdę za to dziękuję. Od słowa do słowa, znaczy z mojej strony to było zaplanowane. Adam zrobił nam dzisiaj śniadanko i jak zeszłam na śniadanie, to jak się skończyło śniadanie, to już było ustalone, że na rocznicę ślubu jedziemy do studia Harry Pottera. Także mam najlepszego męża na świecie. Boże, jak ja się cieszę, że on też lubi Harry Pottera. Chociaż dawno już nie oglądaliśmy, nawet nie pamiętam, kiedy w sumie oglądaliśmy ostatni raz. Ale stwierdziliśmy, że właśnie ostatnio, czyli w tym roku, byliśmy też na rocznicy naszego ślubu. Nie pójdziemy całkiem w rocznicę, bo to są wtedy święta, już wypadają. Sorry, tu Liam, wiadomo, chodzi. I on ma wolno od szkoły, a z Liamem nie pojedziemy. I żeby nie musieć nikogo ciągnąć, chyba że moja siostra, bo tutaj nie wiem, pisałam siostrom: jak chcesz, siostra, możesz jechać z nami, albo przyjedź i zajmie się Liamem i wtedy będziemy mogli tam być cały dzień. My po prostu jeździmy tak w piątki, bo Adam ma wolne od pracy, ja sobie tylko biorę urlop i jedziemy, odwozimy go do szkoły, jedziemy do studia, wracamy, odbieramy Liama ze szkoły. Także taki jest plan. Bardzo bym chciała z nim jechać, ale to niestety nie jest miejsce dla niego, tam będzie za głośno, kino i te wszystkie efekty, wiecie, to zdecydowanie nie będzie dla niego, także dlatego jeździmy sami. Ale ja się tak cieszę, jak mnie znacie, to wiecie. Pewnie, no nie wiem, czy będę robić, pewnie nie będę robić vloga, bo ileż można was zanudzać tym. Ale chcemy przede wszystkim, wiecie, jak przekonałam Adama bezproblemowo, on od razu powie: dobra, jedziemy. Bo tam jest restauracja, do której wciąż nie trafiliśmy, czy my nie wiemy, tym razem się po prostu zapytam kogoś, gdzie serwują takie normalne jedzenie. Że tam można kupić pizzę na przykład. Pizza tam była właśnie na przykład Nox, bo przeglądałam, że jest czarna wtedy. No jak znacie, wiecie, co to jest Nox. Na czarnym spodzie. I takie, więc przekonałam go po prostu jedzeniem. Także mam na co czekać w przyszłym roku. Ekscytujące wyjście. No i co? Dobra, to ja się chyba zbieram, bo już sobie wszystko ogarnęłam. No właśnie vloga u Sylwii. Nie, w sumie nie ma dużo tych vlogmasów, chyba tych dziewczyn, co oglądam, nie ma ich tak dużo, bo w sumie tylko Sylwii, Pauliny, Anety i Zuzy chyba. A jeszcze tą nową dziewczynę oglądam, Roxana, dobrze mówię, Roxana Wawie też teraz ogląda, więc pozdrawiam, którą wiem, że u niej to samo się teraz wydarzyło z tym skamem o kupowanie lajków, dokładnie co u mnie. Przed popadnikona. Także, no, tak jak myślałam, i to właśnie takie mniejsze kanały to niestety dotyka. Także mam nadzieję, że u niej też się to szybko skończy, bo się dziewczyna naprawdę zestresowała i też chciała zamykać kanał od razu. No, ale tak to chyba tylko tyle vlogmasów w sumie tych, co osób, co jak nagrywam, nagrywa. Także nie jest naprawdę, mam taką normalną ilość filmików do oglądania, także nie ma problemu. No, dobra, ja się zbieram. I miałam mówić, że mi się kawę napiła, ale przyjedę na kawę, także jadę. A jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, że przetestowałam, zrobiłam sama test, bo moja siostra to jest naprawdę zabiegana kobieta, ale wymyśliłam sobie sama, robiłam testy i będziemy chyba, jeżeli tylko będziemy wiedzieć, jak przesłać duży plik film, wideo, to będziemy mogły nagrywać razem filmiki. Tak, na pewno nie w następnym, bo jutro też będę nagrywać, a jutro siostra nie ma czasu, ale w poniedziałek sobie razem usiądziemy i chyba nagramy coś. Także jeżeli macie jakieś tematy, podsuwajcie, a jak nie, to będzie po prostu pewnie nasza
paplanina o niczym, bo póki co nie jesteśmy pewne, o czym w sumie chcemy nagrywać. Ale myślę, że w następnym vlogu, po tym co teraz będzie, pojawi się moja siostra. Także bardzo się cieszę. Mi się dzieją ważne rzeczy. Muszę zrobić listę zakupów. Ty coś potrzebujesz? Bo się jak wieje. O, nie widzicie. Tam tak wieje. Dotarłam i w ogóle jest dużo oczywiście ludzi, bo jest sobota, ale super miejsce znalazłam, bo tam jest dosłownie HomeSense. I właśnie mówiłam Adamowi, że idę na bardzo drogą kawę, bo wróciło eggnog latte i muszę się napić. Ale okej, bo on wczoraj jak był na zakupach, to poszedł sobie na śniadanie, bo poszedł bez śniadania. I stwierdził, że pójdzie do Waterspoon na śniadanie. No i pytam się go, czemu było bardzo smutno beze mnie i on powiedział, że było okej. Także zapytałam, czy ma na myśli, że strasznie płakał nad tym śniadaniem, że jego żony przy nim nie ma, i potwierdził. Także ewidentnie jest mu ciężko wychodzić beze mnie, bardzo mu smutno, jak nie spędza ze mną czasu i je w spokoju i nikt mu cały czas nie nawija, jak je. Także no strasznie mi przykro, że tak musiał cierpieć i sam jeść to śniadanie. No ale czasami trzeba. Ja o nim też również pomyślę, jak będę piła tą moją pyszną kawę. Ale najpierw sklepy, a potem kawa. No i Tesco. Takie nudy u mnie, bo zakupy tego nie, ale nie będę wam pokazywać zakupów Tesco. Ale zobaczymy, co tutaj ciekawego mają. Tyle ludzi, to może mają coś ciekawego. Ale fajny. Chcę go mieć. I to małą bombkę. Ale ten domek jest boski, jest gigantyczny w ogóle. Ale jest boski. I to jest ten domek, który mam w salonie. Ja chyba go w zeszłym roku właśnie kupiłam, to tutaj. I on świeci. Ja chyba po prostu wezmę choinkę nam, bo co może być bardziej świątecznego. Lia ma swoją małą, w salonie jest duża. I taką choineczkę z szyszkami w worku. Bardzo mi się podoba i oczywiście ją przystroję malutkimi ozdóbkami i nawet myślałam, bo widziałam kogoś robić malutkie kokardki, wiecie, z wstążek. Tak, myślę, że to będzie idealny pomysł. I ta mi się właśnie najbardziej podoba, ta z szyszkami. I tak niedużo zajmie, to postawię może na moim stoliku. Dobry pomysł. Ale piękny zestaw, taki rose gold, ale trochę drogi. Muszę to kupić jeszcze jeden set. Śliczny kolor, ale mielibyśmy już trzy różne kolory. Jezu. Teręcz. Ale fajne. Zegar. O, w moim stylu. Jaka filiżanka z piękami. Gorąca czekolada, super. Jestem w Next i wzięłam do przymierzenia taki sweter, ale to jest moim zdaniem sukienka i coś takiego właśnie szukałam, żeby to była bardzo luźna sukienka i do, no ja mam jeszcze spodnie teraz, ale do rajstop i właśnie tych butów. W sensie, że pasek mogłam sobie tutaj założyć tak ozdobny, to jest Elka w ogóle. Ona jest, ten sweter jest z Lipsy, to jest taki, strasznie mi się ta góra podoba, taki mega luźny golf. I rękawy takie fajne, luźne.
W sensie, czy nie za luźna, ale znowu jak będzie bardziej dopasowana, to mi znowu wszystko wyjdzie, bo mam takie sukienki. Mam taką sukienkę ładną właśnie z Nexta, ale ona jest taka dopasowana i mnie nie lubię, a ta jest właśnie taka luźna, chociaż myślę, czy fajnie byłoby, jakbym paseczek sobie założyła, taki cienki, jakiś ozdobny. Kurde, właśnie napiszę do siostry, co mi się czubra, ale mi się podoba strasznie. W ogóle rzeczy z lipsy są ładne, ale to mi się bardzo podoba. Nie wiem. Dajcie znać. Nawet tak spodni? Nie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie jako zrobione oryginalnie jako sukienka. Fajne, kurde. 15 funtów kosztuje. Także niedużo też. Fajny tutaj taki trójkącik. Kochani, wyszłam, wróciłam, ale jakbyście zobaczyli, jak wchodziłam do samochodu, to byście pękli ze śmiechu. Pomijając fakt, że się rozpadało, jak tylko wyszłam z Nexta, pogoda stwierdziła, że zobaczymy, jak bardzo Sylwia chce to eggnog latte. Bardzo, ok? Bardzo challenge accepted. Szłam jak po jakiejś wichurze, padało, wiało, pod wiatr, bo Starbucks jest po drugiej stronie, ja jestem po prostu na samym końcu parkingu, gdzie jest HomeSense, a Starbucks jest w ogóle całkiem po drugiej stronie. Ale nie, obiecałam sobie, że dzisiaj to jest ten dzień. Pierwszy i ostatni, bo za tą cenę oni zwariowali. 5 funtów 10 za małą kawę. Ja nie wiem, dlaczego McDonald's jeszcze nie wpadł na to, żeby robić eggnog i po prostu pogrążyliby Starbucks na święta, bo to jest najlepsza kawa, ale tylko Starbucks ją póki co robi. Chyba mi się nie spotkało jeszcze w jakiejś innej kawie. Nie, nigdy. A ja uwielbiam i tak, bardzo chciałam i mam. Także weather 1-0 dla mnie, ale w ogóle kubki, ej, dlaczego one nie są takie? Kiedyś robili takie prawdziwe, piękne, świąteczne kubki, a to jest co, Wielkanoc jakaś? Jakieś, o co chodzi? To nie jest świąteczne dla mnie, ale kawa jest boska, strasznie ją lubię, tylko nie, przegięli się z tą ceną. Jeżeli chodzi o wsiadanie samochodu. Ej, mam małe auto. Hello Hint Mini. To jest mini samochód. Zaparkowałam, patrzcie jak blisko, jestem na krzakach, bo jestem zaraz przy ogrodzeniu. Zaparkowałam jak najbliżej się da, żeby jak najwięcej miejsca zostawić. To auto jest prawie na mnie. Ja tu ledwo, dotykając już ten samochód drzwiami, ledwo mój tyłek wcisnam. Ja wiem, że on jest duży, ale bez jaj. Nie mogłam się tu... Ja jeszcze te, wiecie, plecak, reklamówka... Głowa pierwsza, reszta wystaje. No po prostu dobrze, że się już ciemno robi. W ogóle jaka jest kolejka teraz, żeby tu wyjechać stąd, a ja sobie tutaj nagrywam. Dobrze, że nikt nie widzi, nikt nie patrzy i trochę mi zaparowały szyby. W ogóle pokażę Wam te rzeczy już w domu, bo teraz jadę szybko zrobić zakupy spożywcze i pogadamy w domu. Pokażę Wam, co kupiłam. Nie dużo rzeczy kupiłam, ale jestem zadowolona. No ale ten parking to mnie naprawdę... Czy to ta osoba wraca? Nie, myślałam, że się tam... Bym mu chyba jej pokazała kąt oka. Kątem oka mi się patrzyła, bo ja mam kąt oka, wiecie. Bo naprawdę, przegięła. I tu też małe auto stoi, ale stoi blisko mnie, a z drugiej strony ma dużo miejsca. Dzięks. Nie wiedzą, że tu muszę nakleić naklejkę, że tu duża osoba jeździ tym autem i potrzebuje więcej miejsca. Ups. A w ogóle chłopaki robią brownie w domu. Także jak przyjadę, to popracujemy nad tym moim tyłkiem, żeby czasem nie zmalał. Did you make brownie? Yeah. Yeah? And what is that animal? Penguin. Penguin, obviously. To chyba widać, że to są pingwiny, I'm prawda? The animal in South Pole. Aha. Tak mnie wywiało, że masakra. I na dodatek już siadam do auta po zakupach w Tesco, odpaliłam auto, chciałam jechać do domu, a Adam do mnie pisze, czy mogę kupić markery do białej tablicy dla Lia, bo mi się wypisują, on strasznie dużo pisze. I znowu szłam przez tą zadymę, zawieruchę, żeby kupić te markery. Także no nie był to najlepszy dzień na zakupy, ale jestem już w domu. Fajnie, cieplutko. I chciałam pokazać szybko, co kupiłam, czyli tą choinkę, co Wam pokazywałam. Yes! Wróciłam, ja i moja choinka. A jak ładnie wygląda.
Jest bardzo ładna i nawet spora taka jest. I ma właśnie taki jutowy woreczek i szeszeczki. I myślę, jutro je będę ubierać. Tak jakieś małe bombeczki, na pewno coś mamy na choince, tam mieliśmy to coś tam tutaj ze dwie powieszę. No zobaczę, myślałam o kokardkach, bo widziałam kiedyś na Instagramie, ktoś właśnie zdobił, że takie małe kokardeczki sobie wiązał. Coś wymyślę, tu na górę czerwoną taką bym zawiązała, ale byłoby fajnie. Także co lepszego świątecznego jak nie choinka. Adam mówi, myślałam, że może kupisz świąteczny koc. I w sumie nie mamy świątecznego koca. I może to byłby dobry pomysł. Kolejny zakupek. Także i choineczka kosztowała 12,99. To był Homesense. I w Homesense również kupiłam. Kupiłam takie pudełko, bo szukałam, znaczy szukałam, było na liście kupić sobie nowe. Bo ja mam te, wiesz, te białe takie z tymi niebieskimi gumkami tam w środku. I ja nienawidzę tych pojemników, bo tam zawsze woda wchodzi i ciągle tam zaczyna się robić, wiecie, to czarne, bo woda pod tą gumkę wchodzi, to się źle, muszę to nożem wyciągać, doczyszczać i nienawidzę tych pudełek. A ja używam pudełka do pracy i te ma właśnie taki rozmiar, jest idealny. Ja sobie biorę, jak przychodzę do pracy, to sobie na przykład jogurt z owocami, z masłem orzechowym, jakieś takie rzeczy. I potrzebuję takie, co się zamknie i nie wyleje się, bo mam kilka takich, takich małych, ale one są takie, wiecie, takie plastikowe, zwykłe zamykanie i ja boję się, że tam się wyleje, wylałoby z tego, bo czasami mam tam owoce i trochę soku jest i ten sok mi się wylewa. Także potrzebowałam takie, co się dobrze zamyka, a z tej serii mamy już większe na lunch i ono jest idealne. I właśnie ono ma ten środek taki, że to jest jedna część. Widzicie? I po prostu tu gąbką i domywa się i nie ma tej osobnej gumki takiej, gdzie woda by wchodziła pod nią. Także ja mam takie już niebieskie, a teraz mam takie beżowe i to kosztowało 4,99. Także super, będę miała do pracy i zawsze jak te widzę, te tabletki, znaczy to są żelki w sumie, na włosy, skórę i paznokcie, to sobie je biorę i sobie... I taki smakołyczek i wmawiam sobie, że będę miała też lepszą cerę i ten, ale mam nadzieję, że tak, no bo chyba jakiś taki jest i tu jest dużo witamin. Także nie wiem, ale te bardzo lubię, także te kupuję. Więc tylko tyle sobie kupiłam. Ale dużo było jeszcze ładnych ozdób i w ogóle jaki fotel był piękny, ale taki gigantyczny. No i potem poszłam do... Byłam jeszcze w też Drench. Ale wiecie co, tyle tych ozdób tam było i żadna mi się nie spodobała. W sumie to szukałam i... miałam nadzieję, że albo tam znajdę, albo w Homesense. Chciałam taką, bo ja lubię te figurki takie jak ręcznie malowane, tak jak właśnie jak ten domek, który wam pokazywałam. Chciałam takie auto z tym choinką na dachu, byłoby super. Ale ani w jednym, ani w drugim nie było i w końcu nic mi się nie spodobało i weszłam. Ja jakoś tak, kiedyś byłam dużym fanem, jak się otworzył Drench, a teraz jakoś tak nie do końca, jakoś tak nic tam nie mogę sobie znaleźć. No i kupiłam tą sukienkę, której się wam pokazywałam. Strasznie mi się podoba i rozmiar jest XL, nie L, czyli czyżbym była L-ką, a nie XL-ką, bo ta jest, ona jest taka mega luźna, ale mi się właśnie to podoba, bo... nie chcę, wiecie, na wciągniętym brzuchu, albo żebym ją tak odstawał i wszystko było mi widać. Chciałam mieć wygodny, taką wygodną sweterową sukienkę. I właśnie pytałam siostrę, bo zawsze jak się kupuje, to wysyłam jej co myśli. I mówiła, żebym brała, że bardzo fajna. To jest sukienka z Lipsy i jest przepiękna. I właśnie myślę, do rajstopy czarne i czarne te trapery. I czarny ma taki cienki pasek, co sobie kupiłam jakiś czas temu. Więc tak troszeczkę, żeby było takie wcięcie. Bo jaka jestem, tak wcięcie dalej mam. I myślę, że to będzie fajnie wyglądać. Idealnie, bo zastanawiałam się właśnie, co założę na... Mamy to Secret Santa w przyszłym tygodniu w pracy i to jest taki team day i wszyscy przyjeżdżają, czyli ci, co pracują zdalnie, z innych miast. Mam jedną dziewczynę w ogóle, która ze Stanów przyjeżdża właśnie tak raz w miesiącu. To raz w miesiącu mamy taki team meeting właśnie, taki update do firmy i tak dalej, a tutaj przy okazji jest właśnie ten Secret Santa. Także chciałam coś jakoś ładnie się ubrać. No więc założę to właśnie i tak jak wam mówiłam, także jestem bardzo zadowolona i kosztowała 15 funtów. Metkę doczepili w ogóle nie tą, z Lipsy jest, ale jest, że jest rozmiar 10.
I don't think so. Także jestem mega zadowolona. Zrobiłam takie standardowe zakupy w Tesco, nic interesującego. Kupiłam też takie bodziaki dla mojej koleżanki synka, bo się spotykamy w przyszłym tygodniu. Tak, w przyszłym tygodniu się spotykamy na kawę. Dawno się z nim nie widziałam i właśnie wzięłam coś świątecznego dla jej synka. Także już mam w ogóle wszystkie, teraz już mam wszystkie prezenty, które potrzebowałam kupić dla kogoś. Ale Boże, tak się cieszę z tej choinki. Taki będzie w końcu tutaj akcent świąteczny, bo siedzę tutaj, a w ogóle wiecie, nie czuć świąt, bo nic tu nie ma. A w ogóle teraz sobie pomyślałam, jak ja tu siedzę przed tym lustarkiem, że mignęło mi gdzieś właśnie w The Ranch w ogóle, to taka na biurko, ta okrągła lampa do, nie wiem, nagrywania, robienia zdjęć, nie wiem. I może bym sobie taką lampkę kupiła po prostu i mogłabym tu częściej nagrywać wtedy na biurku, bo miałabym oświetlenie, no bo lampę tamtą tutaj nie mam nawet jak postawić, bo to jest, wiecie, ta lampa taka na tym stelażu takim, więc może to byłby dobry pomysł. Tak mi mignęło i nawet nie kliknęło, że może by mi się przydała, zwłaszcza na tą porę roku, bo teraz się tak wcześnie robi ciemno. I chyba ta lampa będzie potrzebna. Także, ej, ta choinka wygląda naprawdę jak prawdziwa. Naprawdę jak prawdziwa. Ej, bez jaj. No, także muszę pomyśleć o tej lampie w sumie, tak. Dobra, ja się z wami, kochani, żegnam. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa!